Cześć, jestem Grzesiek, agrofakt.pl. Cześć, jestem Jacek, agrofoto.pl. Jesteśmy w województwie dolnośląskim w miejscowości Braszowice w firmie Agromat, dealera firmy Kubota. Przyjechaliśmy tu dzisiaj, żeby w polu sprawdzić, jak zachowuje się nowy model Kuboty. Co nowego Kubota prezentuje nam w tym ciągniku? Kubota N7 jest to nowy, duży ciągnik do ciężkich prac polowych. Ciągnik o mocy od 130 do 170 koni. Ciągnik, który klasycznie jak wszystkie modele Kuboty ma silnik czterocylindrowy. Jest to nowy silnik, który wspiera wszystkie najnowsze normy emisji spalin Tier 4. Jest to zrobione za pośrednictwem filtra cząstek stałych, systemu EGR, jak również wprowadzony został SCR. Jest to ciągnik, do którego wlewamy dwa paliwa, olej napędowy i AdBlue. Czy coś wyróżnia go na tle konkurencji? Ciągnik ten jest czterocylindrowy, niemniej ma bardzo duży rozstaw osi. Ciągnik jest bardzo zwrotny, przez co na pewno będzie przydatny w średnich i dużych gospodarstwach do ciężkich prac. Czy coś powinno przykuć szczególną uwagę naszą przy wyborze tego ciągnika? Na pewno wygoda i ergonomia kabiny, jak również cały ciągnik. Więc może przejdźmy do wnętrza. Pozwolisz, że wejdę do kabiny. Duża kabina, cztery słupki, do przodu świetna widoczność. Bardzo szeroko otwierane drzwi. Co jeszcze rzuca się w oczy? Komin, który jest na słupku kabiny. Widoczność powinna być świetna. Spróbujmy więc odpalić ciągnik i zobaczymy, jak do nas będzie rozmawiał. Grzesiek, chodź zobaczyć, jaki tu jest kosmos. Co to za telewizor? A gdzie masz do niego książkę z instrukcją obsługi? No wszystko jest bardzo intuicyjne. Zobacz, spróbuj chociażby ustawić przepływ na hydraulice. Domniewam, że siłowniczek to hydraulika. No faktycznie, mamy sekcję. Ustaw pierwszą. No to ustawimy pierwszą. O, widzę, bardzo fajnie się reguluje, jak na smartfonie każdym jednym. A mamy jeszcze jakieś inne możliwości regulacji poza dotykową, tak żebym na polu nie musiał odrywać ręki od podłokietnika. Masz rację, w polu byłoby ciężko tutaj dotykać, tym bardziej, że ciągnik podskakuje, coś się dzieje. Możemy to zrobić pokrętłem i wyregulować bardzo precyzyjnie. Super, a powiedz mi, od czego są te dwa wichajstry żółte tam koło twojej ręki? Żółty to kolor wałka odbioru mocy, mamy tylny wałek odbioru mocy, przedni wałek odbioru mocy, bardzo prosto się go załącza. Podnosimy do góry, wypychamy do przodu, wałek włączony. Możemy jechać. A te śmieszne cztery kolorowe przyciski? Cztery przyciski. Ciągnik jest wyposażony w cztery sekcje hydrauliki zewnętrznej. Przyciskami regulujemy hydrauliką. Wypychając do przodu, na przykład obrócimy sobie pług. Mm-hmm. A powiedz mi tak, no mamy telewizor, a to co, joystick do gier? Tak, można sobie tutaj bardzo fajnie pograć, bo jak na przykład miałeś wyścigi samochodowe, to joystickiem przyspieszasz. Co znaczy w ciągniku przyspieszanie? To znaczy zmiana biegu. Z jednej strony zmieniamy bieg, z drugiej strony możemy nawet zmienić kierunek jazdy. Pod spodem mamy specjalny przycisk, wciskamy go, naciskamy R, ciągnik będzie cofał. To też Ci pokażę na polu. Następna rzecz, którą mamy na tym super joysticku, przyciski od regulacji podnośnika, góra, dół, co jest bardzo ciekawe. A to pewnie aktywacja karabinów. Tak, tu możemy sobie poszczelać. A tak na poważnie, Kubota bardzo fajnie podeszła do ergonomii kabiny. Te dwa przyciski sterują nam dwoma parami hydrauliki zewnętrznej. Tak samo jak przewracaliśmy pług tym przyciskiem, tak samo możemy to zrobić niebieskim czy czarnym. Widzę tutaj taką bardzo fajną ikonkę ISOBAS. Co to jest takiego? ISOBAS jest to system, co ciekawe, Kubota w standardzie ten system już ma włączony w ciągniku. Podjeżdżamy do dowolnej maszyny, która jest wyposażona w ten system. Nie musi to być Kubota, może to być dowolny. Za chwilę podjedziemy do siewnika do zboża firmy Bednar, podepniemy się pod siewnik i będziemy mogli wprost z tego terminala zarządzać siewnikiem. Bez żadnych dodatkowych ekranów. Super, może pokażmy to. Okej, podjedźmy pod siewnik. Dobra.
No to udało się nam. Podpięliśmy siewnik firmy Bednar, czyli zupełnie inna firma niż Kubota. Na terminalu głównym ciągnika mamy podstawowe informacje na temat siewnika. Możemy regulować, że siejemy połową siewnika lewą, połową siewnika prawą, obiema częściami. Możemy sobie wybrać przykładowo omijanie mokrej części pola. Możemy przejść do statystyk, sprawdzić, ile godzin dzisiaj pracowaliśmy, ile godzin łącznie ta maszyna już pracowała, jaki areał został wysiany, także ile kilogramów zostało. Tak jak widzimy, wszystko mamy w jednym głównym ekranie sterującym ciągnika, nie potrzeba nam żadnych dodatkowych ekranów, sterowników. Wszystko jest bardzo komfortowo, przy okazji od razu widzimy parametry pracy ciągnika, obroty, jak wysoko są ramiona położone, tak samo hydraulika ciągnika. Udało nam się podpiąć pług, skonfigurowaliśmy pług do orki w suchych, ciężkich warunkach. To co, jedziemy? No to jedziemy. Pierwsza chwila jest bardzo pozytywna, ciągnik idzie płynnie, nic nam tutaj nie szarpie. Przyspieszamy, popatrz, lecimy sobie 10 na godzinę. Pług mamy ustawiony na 26 cm. Pogłębimy sobie teraz pracę. O, od razu ciągnik odczuwa. Prędkość nam spada. Jeszcze troszeczkę damy mu głębiej. Słabnie, ale sam przerzucił bieg. Jedziemy dalej. Widzisz, wszystko w ogóle jednym palcem. Czyli nie odrywając ręki z podłokietnika, sterujemy wszystkim to, co jest nam potrzebne podczas jazdy w polu. Jak tam czujesz się na fotelu? Bardzo dobrze. Ciągnik, jak wiadomo, przy orce, po nierównym polu, trochę nam podskakuje. Ale widzę, ale fotel pięknie wybiera każdą nierówność. Co by nie mówić, amortyzacja przednia osi działa dobrze, fotel działa dobrze. Ręka cały czas na podłokietniku, nie masz tu jakiegoś takiego podskakiwania. Dojeżdżamy powolutku do końca pola. Czyli teraz wybierasz opcję... Opcję numer 2, czyli wyjazd z pola. Ciągnik zwolnił. Pług się nam w tej chwili obraca. Pięknie. Popatrz, już się rozszerza pług. O. Już się opuszcza. Czyli wszystko według zadanych pamięci i według komputera. A my sobie szybciutko. Ale co najważniejsze, wjeżdżamy. Niesamowita zwrotność. Ciach, przycisk numer 1. Pług się opuścił, ciągnik z automatu dodał gazu i lecimy. Ale... Z powrotem jesteśmy na zadanej prędkości 10 km na godzinę. Wszystko płynnie, jeden guzik. Idealnie. Patrz, co się dzieje. Wpadliśmy w glinę, ciągnik zwolnił do 7,5 km na godzinę. Tylko troszeczkę wyszliśmy na lżejszą ziemię, wrócił do 9, z powrotem spada do 8, ale trzyma obroty, idzie elegancko. Mimo tego, że kabina jest wysoko, to jednak błotniki są bardzo fajnie skonstruowane. Cały pług widzimy. Od samego początku do samego końca. Widoczność jest perfekcyjna. Słońce chyli się ku zachodowi, nasze testy dobiegły końca. Pół pola zaorane, cały dzień jeździliśmy, a w ogóle nie czuć zmęczenia. No jak mogłeś się zmęczyć, jak tylko dwa przyciski cały czas naciskałeś? No tak, dzięki tym przyciskom, dzięki ergonomii, dzięki fajnemu silnikowi, uważam, że Kubota dzięki serii M7 dołącza do najlepszych ciągników średniej i dużej mocy. No i oby tak dalej. Na tym kończymy nasze dzisiejsze testy. Żegnamy się. I do zobaczenia następnym razem. Na razie.